Sebastian Stankiewicz, tegoroczny laureat nagrody za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Pantena 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jednak zanim otworzyły się dla niego drzwi do zawodu, minęło trochę czasu. Pięciokrotnie bezskutecznie zdawał na wydziały aktorskie. Ostatecznie studia skończył we Wrocławiu na Wydziale Lalkarskim. Dziś współpracuje z teatrami w Wałbrzychu, Wrocławiu i Warszawie. Szerokiej publiczności znany nie tylko z serialu komediowego Ucho Prezesa, Barw Szczęścia czy Kabaretu na Koniec Świata, ale także z zabawnych występów w teledyskach. Dla filmu odkrył go Bodo Cox. Aktualnie możemy obejrzeć go na dużym ekranie w filmie Ikar, legenda Mietka Kosza. Cześć kochani. Dzisiaj jesteśmy w jesiennym parku, w jesiennym saloniku ze wspaniałym gościem. Gościem, który inspiruje, już zaczął mnie inspirować jakiś czas temu, ale teraz to już totalnie. Jestem tak jego ciekawa, znam go jakiś czas, ale dopiero teraz tak naprawdę będę mogła go zapytać, bo nie śmiałam przez telefon, więc będę mogła go na waszych oczach zapytać o to, co mnie najbardziej interesuje. I to mam nadzieję, że pozwoli, żebym rozmawiała z nim nie tylko na jednym poziomie. No a wy błagam, oglądajcie, polecajcie te filmiki, żeby trafiały do innych ludzi, czyli jednym słowem subskrybujcie. Pierwszy raz was o to proszę. Sebastian Stankiewicz. Cześć. Cześć. My się znaliśmy wcześniej już? No, my się znamy już od jakiegoś czasu, myślę. Ale często się nie widujemy, no nie? No nie. Ale zawsze jesteś taka uśmiechnięta. Zawsze? Tak. Okej. Okay. Czyli ty mnie gdzieś widujesz, tak? Co pamiętam, zawsze byłaś uśmiechnięta. No właśnie. I zawsze, zawsze przed chwilą powiedziałeś, że dużo mówiłam, tak? Tak. Byłaś taka opiekuńcza zawsze z tego, co pamiętam. Okej. Okay. Takie ciepło. Ciepło taka czułeś. Opiekuńczość. No. Mam nadzieję, że będziesz się tak czuł w czasie tej rozmowy. Cieszę się, w ogóle w takich klimatach jesteśmy. Bo naprawdę te kolory są bajeczne, te jesienne. Sebastian, ja chcę ci przede wszystkim podziękować, pogratulować niezwykłej nagrody. Nagrody na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za drugoplanową rolę męską w filmie Pantę Marcina Kryształowicza. Krzyształowicza, a to przepraszam. No nie ma problemu. To się często zdarza, taka pomyłka? No, trochę się zdarza, jeśli chodzi o jego nazwisko. Piękne nazwisko. To jest niesamowite chyba przeżycie, co? Dla aktora. No ja też czegoś takiego nie przeżyłam, dlatego bardzo bym chciała spytać. No wiesz co, no to jest niesamowite przeżycie, naprawdę, bo pod każdym moim zdaniem względem, bo po pierwsze jest to takie przeżycie bardzo emocjonalne, że na w sumie najważniejszym takim polskim festiwalu filmowym dostaje się jakby nagrodę, więc jest to jakby docenienie przez środowisko filmowe, ale wydaje mi się, że no, ja marzyłem o wielu rzeczach, a nie powiem, no o tym też kiedyś marzyłem, bo uważam, że zawsze chciałem być dobrym aktorem, to znaczy na tym mi tak najbardziej zawsze zależało, żeby zrobić coś dobrze, żeby ten zawód uprawiać dobrze, w takim też znaczeniu, żeby no, zbudować postaci, które gdzieś pociągną ludzi za serce, no bo to jest chyba najważniejsze. Ja to lubię w tym zawodzie, że ten zawód jest właśnie kreacyjny, że można stwarzać ludzi, no zupełnie nowych. Można podpatrywać świat i można poprzez to, że się jest na ekranie, stworzyć zupełnie kogoś innego, ale właśnie, żeby ten ktoś był naprawdę taki prawdziwy z krwi i kości, ale też inaczej przeżywał. No. I to jest niesamowite. I jak patrzę na przykład na właśnie tutaj na Filaka, to tak sobie patrzę i myślę, kurczę, no, to jest jakiś trochę inny koleś niż ja. Taki, chociaż mamy punkty wspólne, bo uważam, że nie da się nigdy uciec od siebie tak w 100%, się gra, ale... Aha. Ale no, właśnie... Ale w 80% jakby się uciekło i zrobiło zupełnie coś innego niż się i jest takim człowiekiem, którym się jest na co dzień, to jest piękne. A w tym filmie grasz postać, która bardzo wiele chce zrobić właśnie dlatego, nie będziemy zdradzać wszystkiego, bo film dopiero za chwilę będzie miał premierę kinową,
to znaczy taką dla szerokiej publiczności, bo był dopiero pokazywany na festiwalu warszawskim, ale grasz tam taką postać, która bardzo dużo chce zrobić w czasach socrealu w Polsce, dlatego by tworzyć, by w ogóle jakby istnieć. Ale chcę cię o coś spytać, bo z kolei główna postać, i to jest właśnie dla mnie ważne w odniesieniu też do naszego zawodu, główna postać przez cały film często mówi do siebie, trochę się modli do siebie, obym przestał marzyć o sukcesie, obym nie chciał być sławny. I ten film, który zresztą mnie uwiódł właśnie tą swoją pewnego rodzaju tym zawieszeniem, taką niemożnością, ale tą swoją taką poetyckością, która jest w tym filmie, ale też właśnie od razu pomyślałam, że cię o to spytam, jak oglądałam ten film, właśnie jak to jest z tą chęcią, już zacząłeś o tym mówić, z tą chęcią, wiesz, my aktorzy chcemy odnieść sukces, chcemy być docenieni i chcemy tych nagród, tego, żeby oczywiście dalej pracować, ale jak to z tym jest, z tym pragnieniem? No, fajnie mieć pragnienia, bo to wydaje mi się, że to bardzo ważne, co powiedziałaś, że ostatnio koleżanka, która z którą przygotowywałem się do tego filmu, robiliśmy analizę scenariusza, analizę postaci, zastanawialiśmy się, w jaką stronę ta postać może iść, co może właśnie, co się z nią dzieje, z tym filakiem, czy to idzie z serca, czy to idzie z głowy. No i w danych scenach zobaczyć jakby, co można zagrać, prawda? Bo potem już aktor sobie sam, myślę, wybiera, tak jak w porozumieniu z reżyserem, oczywiście z partnerem, no bo to też jest bardzo ważne, co daje partner. No. Mhm. Tutaj się też okazało, że po castingu my z Pawłem jakoś dobrze ze sobą zaczęliśmy jakby fluktuować, nie? Mhm. Nasze energie. I wydaje mi się, że co jest piękne też, że po tym filmie no, dalej jesteśmy jakimiś takimi bliskimi sobie osobami. I to jest też bardzo ważne, no, żeby też partnerować sobie, żeby, jak wiadomo, często się mówi, że ktoś gra tylko na siebie. No, jak się gra tylko na siebie, no to potem już nie to wychodzi, nie? Ale jeśli chodzi o to, co powiedziałaś, to właśnie koleżanka mi powiedziała, że właśnie widziałam w tobie pragnienie. I to nas chyba też uwodzi, że właśnie te nasze pragnienia, które chcemy spełniać, one czasami się spełniają, czasami nie, czasami jest bardzo dużo różnych rzeczy, dzieje się w życiu naszym, ale też na przykład postaci, rzucane są nam różnego rodzaju kłody pod nogi, albo mamy różnego rodzaju wybory moralne, nie? To jest też bardzo ważne, co jest też zapisane jakby w tym scenariuszu i w tej postaci. Wydaje mi się, że tu to jest i chciałem tylko wyciągnąć jakby najważniejsze rzeczy z tego filaka, ale podobało mi się to, co moja mama ostatnio mi powiedziała, że mama nie widziała jeszcze filmu, ale powiedziała, bo przeczytała gdzieś informację o tym i powiedziała, synu, to przecież to ty tak chciałeś wyjechać właśnie z tego Głogowa i spełnić swoje marzenia. No to jest to tak, jakbyś to był ty. To, no i gdzieś w tym na pewno, w tych takich pragnieniach, ten filak jest właśnie podobny do mnie. No, dlatego wydaje mi się, że on jest podobny do wielu ludzi, dlatego ludzie się też utożsamiają z tą postacią. Że... Oprócz tego, że świetnie zagrałeś. Zostało to docenione. Dziękuję bardzo. Ale świetnie zagrałeś, no bo tak jest... jak mówisz i jeszcze do tego też przejdziemy, właśnie bardzo głęboko i od serca. I to jest ważne, ale bo jest poruszające. Ale właśnie, ale o to chcę cię spytać, bo jednak patrząc na ciebie, na twoją drogę, to naprawdę ty dużo zrobiłeś, żeby dojść do tego momentu. No, naprawdę dużo. Dlatego ten moment i jest... Właściwie trudno powiedzieć, czy czegoś nie zrobiłeś. Jest coś, nie, czego nie zrobiłeś, żeby być w tym momencie. Nie, chyba nie właśnie. Jest. Wydaje mi się, że nie, że to jest... Że to, może to może powinni o tym w jakichś takich podręcznikach do aktorstwa pisać. Tak? Że takim wzór... Może nie przesadzajmy. Nie, ale mówię, mówię o wzorze z Sebr. Takim, że trzeba bardzo dużo pracy wnieść, tak, od najmniejszej, że tak powiem, roli, od jednego nawet zdania, które ostatnio sobie przypomniałem, miałem powiedzieć w dupie podaj te knedle na planie filmu u pana Janusza Kondratiuka, wspaniałego reżysera, który ostatnio odszedł tam do aniołów,
I pamiętam, nie mogłem tego zdania powiedzieć tak, jak trzeba, i pan Janusz powiedział mi: dziękujemy. Dziękuję. No, jakby, no jakoś tak widzisz, czujesz, że to nie idzie. I poszedłem z zwieszoną głową do domu i stwierdziłem, no dobrze, czasami tak też jest. Nie zagrałeś w tym filmie? Nie zagrałem. Czyli w trakcie filmu została ci podziękowana? Tak, miałem jedną scenę. Miałem do zagadania jedno zdanie. I podziękowano ci w trakcie filmu? Tak. I po dwóch latach pana Janusza spotkałem właśnie w Gdyni na festiwalu 2 lata temu. Przyjechał ze swoim filmem Jak pies z kotem, opowiadając zresztą o historii braci, jego i brata Andrzeja. I piękny film, i pogratulowałem mu. I on mówi, ja mówię, czy pan mnie pamiętał? Mówi, pamiętam. On mówi, może wtedy się pomyliłem. Ja mówię, nie, ja po prostu wtedy byłem też w takim jakimś stanie. On mówi, był pan zaczopowany. Zdarza się. Tak. Ja mówię, zdarza się. I dlatego mówiąc o tym, że co powiedziałeś, że ja no, od prowadzenia imprez, od teledysków, tak, od bardzo małych rzeczy, no od rzeczy wiadomo komediowych i bycia bardzo tak różnego naprawdę, repertuaru bardzo różnego, teatralnego, kabaretowego, też, muzycznego, plus jeszcze wrzucenie kompletnie w taką już szufladkę, że to jest tylko chłopak, a komik, jakby rozśmieszacz. I nagle doszedłem do tego momentu, gdzie właśnie, więc o coś takiego mi chodzi. Broń Boże, nie mówię tutaj o jakimś mistrzu i uczeniu aktorstwa. Nie o takiej drodze wiesz. No, ale to, co mi, powiedziałeś, no tak, że tak, ale właśnie, co można by było jeszcze więcej zrobić? No pewnie coś by można było jeszcze co, więcej zrobić. Co, teraz już starczy, czy co? Nie, nigdy nie jest. Może starczy, nie. Może się nie. Ale ja nie chcę się nachapać, to nie o to chodzi, że ja teraz chcę, że czekam, dzwońcie, dawajcie mi rolę, duże, wielkie. No ale nie, wiesz, ale tak czasami, nie, no, życie przepraszam to, cię, nie, ale wiesz, jak to wygląda u nas w zawodzie. Nie, ale poczekaj, no wiem, to ale nie o to chodzi, że to, nie, chodzi o to, że często aktorzy, którzy z kolei jest takie trochę tak zwane lekkie przekleństwo nagród, no że, jest też, że tak, potem 2 lata czekasz na telefon, no to się okazuje, że nie dzwonią, bo coś tam, to znaczy ja nie sądzę, żeby tobie to groziło totalnie. Tylko jeszcze mówimy jeszcze o roli drugoplanowej, więc ten zawsze tak, kumpel głównego bohatera tak, zawsze jest potrzebny. Nie amant, więc czasami jest faktycznie jest coś takiego z tymi, moim zdaniem, głównymi planami w Gdyni, tak, że ktoś dostał nagrodę, między innymi chyba akurat tak Marcin Dorociński miał, który też opowiadał o tym, że potem przez kilka lat jakby tam chyba była też Magda Boczarska po wcześniejszej nagrodzie. Więc, ale miejmy nadzieję, że te nagrody drugoplanowe oczywiście mają. I tego ci życzę, to w ogóle bez wątpienia. Zresztą masz faktycznie tak duże spektrum działania, że naprawdę się o to nie martwię. Zresztą sam mówisz, że już za chwilę kolejne projekty są ruchamiane. Zeszedłeś dopiero co z planu zdjęciowego. Ale powiedz mi, bo teraz też właśnie zagrałeś też w legendzie Ikarze, legendzie Mietka Kosza. Też widziałam przed chwilą też ten film z twoją rolą. Ale powiedz mi, czy teraz jak w jakimś sensie, jeżeli się wydarzyły te takie docenienia i tego rodzaju, czy teraz zaczniesz bardziej sobie dozować jakby swoją pracę, bardziej będziesz wybierał repertuar, w jakim będziesz grał, będziesz trochę bardziej uważał na to, w co wchodzisz? Wiesz, jeśli będzie taka możliwość, to na pewno już od jakiegoś czasu mam tak, że no zwracam bardzo uwagę, staram się na scenariusz, po prostu no naprawdę musi być dobry scenariusz, jak jest dobry scenariusz, to sama wiesz, to zupełnie inaczej się pracuje. No, wiele no, na to czynników, no, oczywiście, wiele czynników ale na to wpływa, reżyser, ale to jest naprawdę, reżyser też, ale tak, bardzo ważny naprawdę tak, jest tekst. Jakby i mi się tu udało przy na przykład przy Bodokoksie, czy tak, przy Panu Te, mówiąc o większych tych rolach, no to było bardzo dobrze napisane. Będę starał się oczywiście wybierać, bo jak będzie taka możliwość, chociaż Marta, moja agentka mówi do mnie, Stanki, no mógłbyś już w końcu nauczyć się czegoś odmawiać, nie? Bo o, właśnie. No powiedz mi, czym jest ta wolność dla ciebie? Bo właśnie w tym filmie, chociażby w Panu Te, jest taki dobry, ważny moment, chyba przełomowy dla twojej postaci, prawda? Kiedy tak naprawdę no, pokazuje ci twój właśnie partner tą wolność. Tak, Pan Te przychodzi i pokazuje ci, chodzi, ci pokaże, jak wygląda wolność tak, i ty tam przeżywasz coś takiego, co powoduje, że zmieniasz jakby trochę swoje życie. Ale powiedz, czym jest dla ciebie wolność w takim razie? W dzisiejszych czasach, tu gdzie jesteś? W dzisiejszych czasach wolność... Wolność wydaje mi się, co jest też złączone trochę z Panem Te i w ogóle z
z tą całą historią, głową tak naprawdę i wyobraźnią Pana też, że tak naprawdę gdzie byśmy nie byli, w jakim miejscu i jak uciskani przez władzę, czy nawet bylibyśmy w zamknięciu, takim jak jest więzienie, to zawsze ta wyobraźnia, wydaje mi się, nas może uratować. No. To takie patrzenie w niebo, wyobraźni, mówię w tym momencie, bo czasami nie możemy popatrzeć w niebo, prawda, ale możemy sobie je wyobrazić, więc wolnością, wydaje mi się, jest po prostu nasza głowa, no, nasza, to, co mamy w niej. I to, jak ona, jakim jest gejzerem pomysłów. Czyli tam można się schować i można, trochę uciec? Wydaje mi się, można zrobić wszystko. Ona czasami działa tak, że wręcz mówimy, że nie możemy nigdzie uciec. Ale to jest kwestia, moim zdaniem, pracy. No, cały czas jakby trochę nad sobą. Wiadomo, że to jest w połączeniu jakby jeszcze no właśnie, z tym, jeszcze co tu bije. Jeszcze zaraz zejdziemy do tego serduszka. Nie? Ale powiedz mi jeszcze, ale wiesz, że właśnie żyjemy w takich czasach teraz i że no jest taki wybór też przed nami trochę, nie? W naszym środowisku odczuwamy go i sami też, no to jest dla nas trudne, dla nas twórców, prawda? Bo dostajemy różne propozycje, są nasi koledzy, którzy na przykład w ogóle nie dostają pracy i decydują się na pracę, która może niekoniecznie jest taka, w jakiej chcieliby brać udział dzisiaj w tej sytuacji naszej i politycznej przede wszystkim. I nie do końca chcą się utożsamiać z jakimiś przesłaniami, które są dosyć mocne i czasem dla artystów krępujące, krótko mówiąc. I co ty na to? Wiesz co, no nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, bo wiesz, no każdy indywidualnie podchodzi, moim zdaniem, do tego. Bo po pierwsze, możemy zawsze coś zamanifestować, ale z drugiej strony są tacy, którzy mogą manifestować, dlatego że mają do tego jakby takie, znaczy każdy ma do tego prawo, ale no na przykład są zabezpieczeni finansowo i w ogóle, prawda? Wydaje mi się, że niektórzy koledzy no manifestować zawsze mogą, ale może dlatego nie chcą, bo wolą na przykład zagrać no coś, co nie jest po ich linii, ale żeby mieć co do tego garnka włożyć, jak się ma rodzinę. No tak, ale zobacz, no, panu więc te, to jest zupełnie jakby też te, inaczej. No. Tak. Kurczę, to są bardzo trudne rzeczy. Tak. To mi się wydaje, że nawet, wiesz, no, czy tak jak mówi się tam, ja nie chcę wchodzić w takie rzeczy, bo ja tak mocno na takich, wiesz, na historii, na polityce i tak się, tak bardzo się nie znam, więc, ale kiedyś zastanawiałem się na przykład, jak były te informacje o Lechu Wałęsie, nie? To zastanawiałem się, ja zawsze staram się empatycznie podchodzić, zawsze sobie myślę, jeśli on był w tamtych czasach, było coś takiego, że po prostu, no, lali wszystkich, prawda? Jakby gdzieś tam, no, przesłuchując większości, no to sobie myślę, no jaka to była historia, jak on był w tym danym momencie i mu odsuwali papier, no to jakby co on mógł zrobić, czy coś podpisał, to, tym, czy co nie za podpisał, chwilę się a jeżeli z podpisał, dzieckiem, a zupełnie coś innego tak naprawdę zrobił, to są bardzo trudne wybory, to teraz jest naprawdę luźnie, nie ma wojny, nie ma zagrożenia jakiegoś takiego silnego, no. Tak, ale nie też wiem, dokonujemy nie jakichś ludzie, wyborów, prawda? No też oczywiście dokonujemy jakichś wyborów, tak. O to chodzi, że dokonujemy jakichś wyborów i też możemy po prostu gdzieś tam być w zgodzie z sobą, bo chyba no, o to oczywiście, chodzi najbardziej. No oczywiście, moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby być w zgodzie z sobą. Ja czasami miewam coś takiego, zdarzało mi się, że coś wziąłem, a potem mówię, po co ja to brałem, no. No ale zawsze sobie to tłumaczyłem, że każda rzecz coś wnosi do życia i może następnym razem już tego nie wezmę. No. Musiałem się może na czymś przejechać albo musiałem w ogóle poczuć, że coś mnie uwiera. Nie? Tak, chyba oczywiście. Też po to poznajemy jest, się no. Pewnie poznajemy swoje granice. Się, więc. A o postaci z filmu Bodokoksa, Człowiek z magicznym pudełkiem, mówisz, że to jest taka postać, którą zagrałeś gdzieś, właśnie nawet słyszałam, że najbliższa tobie, ale mówisz, powiedziałeś o niej, bardzo mi się podoba to określenie, neurotyczna postać naszych czasów, mocno sformatowana, że taką zagrałeś. Powiedz mi, na czym polega ta bliskość
Jak odczuwasz tą bliskość z tą postacią? Podokoksa? Tak. Człowieka z magicznym pudełkiem? Tak. To znaczy, no to było dość trudne dla mnie, bo to była trochę wywrotna sytuacja, ponieważ Bernard jest androidem, któremu wydaje się, że jest człowiekiem. Tak. Więc na życie czasami patrzę na ludzi, to wydaje mi się, że niektórzy są po prostu, znaczy są ludźmi, ale zachowują się czasami jak androidzi. No. A co masz na żyją myśli? Znaczy ja też nie chcę tak oceniać, ale chodzi mi o te wszystkie korporacje, bo zawsze tak się mówi, że ja tak sobie zawsze tak myślę sobie o tym, jak się mówi na przykład, no ale korporacje z nami robią różne rzeczy, korporacje, banki, no ale przecież tam wszędzie są ludzie, ten bank jest jakby, to nie jest, przecież to są machiny, prawda, że tak naprawdę my wszyscy możemy na to wpłynąć, możemy powiedzieć dość, możemy powiedzieć nie, możemy się wyprowadzić, jeśli chcemy, nie? Jakby, dokąd? No dokąd? Do lasu nawet. No, rozumiesz? Tak. W Bieszczady, no, jak to się mówi. Ale ludzie tak robią. Oczywiście. Ludzie, bardzo wielu ludzi, nie wiem, żyjąc, pracując w korporacjach po 20 lat, nagle mówią sobie enough. Tak. I okazuje się, że less is more i tak, znaczy tam naprawdę więcej. Że w zależności od potrzeb. Tak, życie jest bardzo ambiwalentne. Skala tego, jak bardzo dużo musimy pracować, żeby zaspokoić swoje potrzeby. To nie jest łatwe wszystko. Oczywiście, ale właśnie to jest ten wybór. I dlatego cię pytam o wolność, rozumiesz? Czy wolność, bo dla mnie wolność to jest właśnie to. Czy wolność to jest, że ja jakby jestem w stanie, niezależność, wolność, rozumiem, że mogę zaspokoić swoje potrzeby i nie jestem zależna od takich czynników, które bardzo wpływają na moje decyzje. No, wydaje mi się, że tak, że nie musimy być zależni no, od pewnych... No, trochę musimy, bo żyjemy w systemie, ale tak. I ten system jest niezbędny, żeby społeczeństwo funkcjonowało, ale faktycznie jak najbliżej natury i... No jak najbliżej natury i myślę, że jak najbliżej serca też swojego. No to znaczy chodzi, wiesz co, o coś takiego, co moim zdaniem, sercem? Że... Właśnie ostatnio mi też to koleżanka, która widziała film Pantę, która pracowała ze mną na też właśnie, jeśli chodzi o tego Filaka, powiedziała taką właśnie rzecz, jak obejrzała, mówi, znalazłeś Filak, jakby znalazł swoje serce i był bardzo blisko siebie. No. To też kiedyś usłyszałem od psychoterapeutki, że jest pan bardzo blisko w tym momencie siebie, nie? No właśnie. Więc jest pan połączony ze sobą. Ja ostatnio się czuję połączony ze sobą. A wiesz, sobą, bo to niewielu ludzi rozumie. Ja często rozmawiam też w taki sposób z ludźmi. A propos tego, że i ty już dzisiaj o tym powiedziałeś, że często działamy na poziomie głowy, na poziomie różnych przekonań, na poziomie jakichś tam, wiesz, różnych rzeczy, które możemy przeczytać, jakichś teorii, ale tak naprawdę, wiesz, w naszym nawyku jest to, co jest związane z nami głęboko, w środku. I kwestia teraz, na ile my blisko jesteśmy siebie i to jeszcze siebie, a nie z czymś wgranym, no tak, nie swoim. Bo na przykład Bernard miał powgrywane rzeczy. A to jak prowadziłem tą postać, to też sobie myślałem, że ten Bernard właśnie, ten android, to tak, to idąc właśnie tym, że on jest, myśli, że jest człowiekiem, ale tak naprawdę jak ludzie mają pewne wgrane rzeczy, prawda? Tak. Ja czasami się na przykład zastanawiam, bo moi koledzy czy koleżanki, ktoś na przykład mówi, ja mam na przykład, lubię jeść tylko to, ktoś mówi, a ja mam na przykład perfumy jedne, które używam na przykład 20 lat, nie, czy 15 lat. I sztywno do tego podchodzą. Jakby też to szanuję, ale z drugiej strony jakiś czas temu zacząłem się zastanawiać, że właśnie zacząłem zmieniać coś, robić cały czas, starać się robić też różne rzeczy. A raz użyć coś na przykład takiego, a raz pójść do kogoś, kto mi w ogóle stworzył. Teraz mówię o perfumach na przykład. A jeszcze mi się przypomniały perfumy, które zawsze ten zapach mi się kojarzył z dzieciństwem. Ale nie będziemy reklamować. Nie. I z takim po prostu, nie? Tak. Bo zapach. Ja jestem zapachowcem. Mi się bardzo dużo rzeczy też jakby z zapachami ogólnie kojarzy. Panie Stanki, wspaniale. Ale ja bym chciała porozmawiać o pana sercu właśnie. A i to nie sercu? Chodzi mi o sprawy sercowe, gdyż tutaj nie będę zaglądać, ale raczej chodzi mi o pana serce i to właśnie jaka była droga tego, żeby pan znalazł tą drogę do tego połączenia ze sobą w środku. No droga była ciężka, wydaje mi się, gdzieś tam, bo to była taka droga
no wiesz, to nie zawsze się było blisko siebie, no. Czasami było się bardzo daleko od siebie, czasami się zakładało bardzo dużo różnych masek, robiło się różne rzeczy, żeby ktoś cię, wiesz, zaakceptował, pokochał, przytulił i tak dalej, nie? Nie mówię, bo jakby i mam bardzo, bardzo dobre jakby połączenie z moją mamą, z którą się kochamy i to wydaje mi się, że to też jest super, że ona mi dała takie ciepło i taką miłość też, więc... No ale jakby no, akurat wychowałem się bez ojca, więc to jakby też na pewno jakoś wpłynęło na moje dojrzewanie. Ale więc... czy właśnie na tej drodze, jak szedłeś, że tak powiem, do swojej dojrzałości, to właśnie to była w jakimś sensie ta, wiesz, kiedy rozpoznałeś to, znaczy ta chęć z jednej strony tego przypodobania trochę się pewnie przełożyła i na zawód i to jakby no gdzieś, pewno. A z drugiej strony... Manifestowania siebie, mi się wydaje. Wyrażania siebie, tak, ale z drugiej strony ja tak do końca też nie uważam, bo uważam, że jakiś pierwiastek w ogóle tego był zawsze we mnie, jakby od dziecka, no, od małego, jakby w szkole podstawowej, czy dawali mi jakieś teksty, ja się zawsze, mówili to naucz się, ja uczyłem się, mówiłem, ludzie się śmiali, no to było jakieś takie, nie wiedziałem dlaczego się śmieją, czy to ze mnie, czy to... więc to było takie, że zawsze chciałem to, czułem, że chciałem to po prostu jakoś robić, no. W mojej rodzinie, ze strony babci, czyli matki mojego ojca, tam siostry, to była Loda, Zizi, Halama, też takie tancerki rewiowe, aktorki, więc może to gdzieś... Ma kontynuację. Mama zawsze mówiła, że lubiła śpiewać i zawsze też chciała coś robić takiego, ale jakby się nie udało, więc może jestem taką hybrydą mojej całej rodziny, no, która zawsze gdzieś tam chciała robić jakieś artystyczne rzeczy, ale niekoniecznie były do tego możliwości, nie? Więc... Tak, ale... Powiedz geny mi, bo jakieś też. Moim imperatywem w ogóle do tych rozmów było to, żeby zachęcać ludzi w ogóle do kreatywności. Do tego, że mogą tworzyć swoje życie. Że mogą, niekoniecznie muszą być artystami, żeby tworzyć swoje życie. Że tak nawet mam. Chodzę po ulicach, wiesz, rozmawiam z ludźmi. Ty zdaje się też mieć takie doświadczenie, że chodzisz po ulicach, no, rozmawiasz z ludźmi. 10 lat. I rozmawiam z ludźmi również, nie tylko artystami, czy filozofami też, ale rozmawiam z ludźmi i pytam ich, czy czują się artystami swojego życia. I każdy oczywiście na swój sposób, ale jakoś mam wrażenie i mam taki feedback od ludzi, którzy to oglądają, że nagle, wiesz, widzą jakby... że pewne rzeczy są możliwe i że jakby inny sposób myślenia jest możliwy, tak? Takie koło, wytrącenie trochę z pewnych szyn, po których się normalnie poruszamy. I dlatego, Stańki, pozwalam sobie ciebie o to zapytać, bo mówisz bardzo dużo o sercu, mówisz bardzo dużo o tym, że tylko z otwartym sercem możemy w ogóle... Sam to powiedziałeś. Tak. Cały czas? Tak. Że tylko sercem możemy, z otwartym sercem tak naprawdę możemy pomóc światu. I ty bardzo dużo mówisz o tym, że odbierasz poprzez serce, że poprzez serce dokonujesz pewnych wyborów. Właśnie bardzo jakby widzę, że masz bardzo dużą świadomość tego otwartego serca. Ale do czego zmierzam? Bo to nie było dla ciebie łatwo otworzyć to serce. I nawet wręcz fizycznie. Miałeś taki moment, kiedy... I to jest właśnie rzecz, którą pamiętam, kiedy mi opowiedziałeś. O tym sercu. No, wiesz, chodzi mi o to, że trudno jest jakby stanąć tak naprawdę vis-a-vis siebie samego. No. To nie jest to czasem łatwe. Nie, to jest najtrudniejsze, no, moim zdaniem. Więc ja na przykład mam coś takiego, że teraz, jeśli chodzi na przykład o jakąś krytykę, czy jeśli chodzi o to, że oglądam coś i widzę, że o tutaj na przykład podoba mi się to, a to mi się nie podoba, to faktycznie kiedyś bym zaraz to jakoś chciał ukryć, zanegować, wymyśleć jakieś, wiesz, że a nie, no przecież było na planie tak, czy tak, czy było. Nie, teraz po prostu jakby mówię sam sobie, że no jestem tylko człowiekiem, no jakby rozumiesz, o co chodzi, nie jestem idealny. I nie starasz się być, pokazać, tak, że jesteś. Nie staram się być i jestem... Tego dnia mam taki stan, jak gdyby też emocjonalny i kiedyś pamiętam, jak robiliśmy ze szkołą czeską z Damu
dyplom w szkole teatralnej, to oni mi powiedzieli, na czym u nich polega właśnie improwizacja. Że improwizacja polega na tym, że przychodzisz i w danym dniu grasz oczywiście to samo w teatrze. Nie zmieniasz sytuacji, nie zmieniasz tekstów, ale zupełnie inaczej odbierasz, bo ja jestem dzisiaj w takim stanie, ty, Aga, jesteś w takim stanie i dzisiaj rozmawiamy tak. Jutro ta rozmowa wyglądałaby zupełnie, myślę, inaczej. No nie można się do tej rozmowy przygotować. Ona nie jest wyreżyserowana, rozumiesz? Nie jesteś rolą, prawda? Dzisiaj się czuję tak, jutro bym się czuł troszkę inaczej pewnie. Ale więc chodzi mi o to... O to mi też chodzi, nie? Tak. Że nie staram się już jakby być idealny, bo wydaje mi się, że coś takiego stwarza, że wtedy jesteś bardzo napięty też. Ja i tak mam już kupę stresów, wychodząc przed ludzi, obnażając się tak naprawdę gdzieś tam ze wszystkiego, bo nie chodzi o to, o takie sceny, że ja mam gdzieś krzyczeć, płakać, tylko po prostu, no to jest jakby zawsze jakieś takie obnażanie się jakby ze wstydu po prostu, wiesz. Większość ludzi mówią, stary, no ja po prostu nie mógłbym być aktorem, no bo ja bym się, wiesz, wstydził, no. Jakby, to wydaje mi się też o to chodzi, o ten wstyd, nie? Ja bym tak nie potrafił, ale... że to jest obieranie się codziennie tak. Jakby ze wstydu. Ze wstydu przed ludźmi, przed kamerą, przed samym sobą, przed tak naprawdę reżyserem, przed całą tak. ekipą, przed kolegami innymi aktorami, na których patrzysz i myślisz, no przecież oni są najlepsi, no to są mistrzowie świata i teraz ja przy tych mistrzach świata, co ja mam zrobić, żeby wypaść dobrze? No nie ma co wypadać dobrze, tylko trzeba się pójść zawsze w tą postać, bo ona zawsze cię uratuje, bo ona, jak potraktujesz tą postać jako człowieka, no to spotkasz się z drugim człowiekiem. Każdy jest inny. No, ale tak, no jest też jakaś pewnie kwestia predyspozycji i tendencji, na pewno. Ale, no na to też. Ale chodzi mi też o to, że jednak czy miałeś taki moment, że naprawdę zderzyłeś się z samym sobą i stanęło przed tobą to lustro i naprawdę chciałeś coś poważnie zmienić w swoim życiu? No na pewno się zdarzyło. Na pewno się zdarzyło, wiesz, no jakby... Bo ja myślę, że wiesz, mam wrażenie, bo ja wiem oczywiście, jeżeli będziesz chciał, to powiesz, ale chodzi o to, że ja wiem, że to dla ciebie miało znaczenie. Znaczy mam wrażenie, że gdybyś wtedy nie podjął, gdybyś wtedy nie zmierzył się ze sobą, gdybyś tak naprawdę, wiesz, mój poprzedni film był cały o tym, o takim zmierzeniu się ze sobą w sobie, że gdybyś tego nie zrobił, nie byłbyś dzisiaj tu, gdzie jesteś. No na pewno by tak było. I nawet, wiesz, cała ta rozmowa z tobą dla mnie jest taką nawet naprawdę ochotą wyrażenia tobie, takiego uznania i takiego, rozumiesz, bo no to jest coś niesamowitego i to jest jedna z największych prób, jaką człowiek, bo każdy coś ma do przejścia w swoim życiu, do jakiegoś uchwycenia w sobie, czegoś zintegrowania w sobie, jakiejś właśnie słabości. No rozumiem, no tak, no. Cały czas to jest walka ze swoimi słabościami, mi się wydaje, że był sobie tam Bóg, Budda, Jezus, kilku jeszcze takich zacnych gości, ale... To może powiedz ogólnie, że reszta, miałeś taki moment, chociaż no, jeżeli... Ja miałem taki moment, gdzie się zagubiłem, przyjeżdżając w ogóle tutaj do Warszawy, robiąc pierwsze takie reklamy, gdzie zrobiłem większe pieniądze i poszedłem w tak zwane tango, no. Jako niezwykle otwarty człowiek, to jest oczywiste, naturalne, bardzo towarzyski. Bardzo towarzyski, bardzo miły. Tak, bardzo miły to jest coś takiego, że w pewnym momencie, jak dajesz tą energię i się tak otwierasz, no to w pewnym momencie ona może po prostu, te baterie mogą się rozładować kompletnie, nie? Był taki czas, gdzie byłem sam ze sobą pogubiony i gdzie chciałem jakby wszystkiego spróbować wokół. W pewnym momencie, na szczęście, sam ze sobą, a może też z kimś tam przegadałem temat i stwierdziłem, że fajnie odbierać świat kompletnie, jakby na clear, nie? Na czysto, jakby, więc
że ten świat jest jeden do jeden, nie? Że patrzę na ciebie, to widzę ciebie. Patrzę tutaj, widzę drzewo, nie? Widzę te piękne liście, ale nie widzę, to znaczy jak uruchomię wyobraźnię, no to to drzewo może nagle jakby ożyć, nie? Ale to nie ożywa za sprawą jakichś używek, tylko po prostu za sprawą tylko mojej wyobraźni, bo my tak naprawdę wszystko mamy w sobie, tylko trzeba to po prostu uruchomić. Mm-hmm. Dać dostęp sobie, tak, do siebie. Sobie do siebie, no, a tak naprawdę, a nie uruchamiać się poprzez, coś. Nie wiem, jakiekolwiek dopalacze, w cudzysłowie tak. Mm-hmm. Rzeczy, które nas jakby stymulują, uruchamiają. No, tak. Najpiękniejszą rzeczą, wydaje mi się, to jest miłość, seks też, nie? No to nie ukrywajmy, z miłości. Oczywiście. Ale powiedz mi, ale uchroniłeś swoje serce, nie? Bo tam miałeś takie mocne czerwone światło. Nie miałem mocne czerwone światło, ale... Ale zobaczyłeś je całe szczęście. Zobaczyłem, no. I dzięki temu jesteś tu z nami. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że jesteś naszym prezentem. Właśnie dlatego, miło, że jesteś takim przykładem. Żywym. Wydaje mi się, że wiesz, no... I to się czuje, bo jak grasz w tym momencie... dojrzewa też do pewnej rzeczy, no nie? Bo tu jest, chodzi o kwestię dojrzewania. Ja mam teraz coś takiego, że naprawdę lubię też poprzebywać czasami sam ze sobą albo z ludźmi, z których lubię, cenię i czuję chemicznie, że my tak możemy sobie siedzieć, nic nie gadać, za chwilę możemy coś sobie powiedzieć. Możemy być ze sobą. Ja już nie muszę mieć tysiąca kolegów na cześć, tylko dwóch, trzech przyjaciół, tak, którzy są bardzo blisko. Nie? Ale czy to oczywiście się wiąże mam tych kolegów, spotykamy się, mówimy sobie cześć, rozmawiamy. Tak. To jest bardzo miłe. Ja mówię to w przenośni takiej, żeby to nie zostało źle zrozumiane. Ale to się wiąże z poczuciem wartości, prawda? No wiąże się na pewno z poczuciem jakiejś wartości, ale to poczucie może trochę wzrosło w takim znaczeniu, że ja sam ze sobą się umocniłem. A to było jeszcze przed nagrodą. Okej. Teraz sobie żartuję, ale nie wątpiłam w to, że wcześniej, Nie, chodź mi o... Tak. Chciałem zażartować, przepraszam. Wspaniale, ożywmy trochę tę rozmowę. Nie, ale... Zresztą masz prawo odreagować. No mam prawo, mam prawo odreagować, mam prawo się trochę pośmiać, w ogóle i tak dalej, no. Właśnie o to też chodzi. Dlaczego Joker tak się zachowywał? Nie wiem, zastanawiam się, czy iść na ten film. Zobaczymy. Idź i zobacz, naprawdę, rewelacyjny. Film, rewelacyjna rola Joaquina Phoenixa. Jak poczytasz gdzieś o nim też, to... Ale nie tylko o nim. Jest paru panów, wspaniałych aktorów, charakterystycznych. Panów i pani w ogóle ludzi. Ale ja mówię o tych, którzy nie przeszli, wiesz? Którzy nie zobaczyli czerwonego światła. No jest. Mówimy o naszych wspaniałych aktorach zagranicznych. Oczywiście. Szczególnie. Są tacy, którzy nie zauważyli czerwonego światła. A byli wspaniałymi twórcami, artystami. Tak. Też się często uśmiechali, śmiali. Mm-hmm. Depresja komika taka klasyczna, nie? Więc... No ale depresja komika podsycana jeszcze potem pod... no wiadomo. I ta właśnie wielka sława tak naprawdę. Ale do związana tego z tym, jest że jednak cały czas musisz się to uśmiechać. Paliwo, które niestety jest wlewane, żeby jednak napędzało. A tobie się udało bez tego paliwa napędzać. I nadal masz po prostu turbo doładowanie. No mam tak, mam turbo doładowanie. Bo zacząłeś czerpać z innego źródła, co? Myślę, że tak, ale cały czas trzeba na właśnie też na siebie uważać, żeby właśnie nie brać na siebie za dużo, bo potem się robi taki kołowrotek, tak jak mi Boda ostatnio, mój przyjaciel Cox powiedział, że mówi Stanki, no sam wszedłeś do tego kołowrotka jak chomik i tak poginasz tymi łapkami, więc może czasami trzeba właśnie zwolnić. I wyhamować. No. I to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, no, że może nie chodzi o to, żeby tak naprawdę cisnąć tą stop cytrynę. Ja to bym wolał tak tą cytrynkę, tak jak już mówimy o takim porównaniu, tak raz sobie tak skraplać, wiesz, jakby w większym czasie. Można myśli delektować się? Delektować się, trochę się podelektować. Zresztą jeśli chodzi o mężczyzn, to kiedyś usłyszałem, że mężczyźni w ogóle podchodzą do kobiet, jakby podrywają i tak dalej. Są takie dwie postawy. Jedna to jest postawa Don Juan, czyli taki, który tylko rabuje i chce jak najwięcej zrabować, mieć na koncie. A drugi to jest Casanova, który po prostu
Czy mi długo się pracuję nad rabowaniem jednej i potem długo smakuję wyrabowaną. Czy mi się wydaje, czy ty doprowadzasz mnie do jednak do pytań osobistych? Nie, nie, przepraszam. Nie, mam wrażenie, Sebastian. Nie, bo ja czytałam, nie, że ty cały czas czekasz, że to marzenie się jeszcze nie spełniło. Stawiamy pewną cezurę. No więc proszę cię, nie naprowadzaj mnie na to. No. Wiesz, o rwanie i trochę, że tak sobie powiem, żartujemy też. Aha, okej, okay, nie, no to ja mam nadzieję, życzę ci tych subtelności, jeśli chodzi tego wyciskania cytryny również na prywatnej stopie, jeśli chodzi o serce, połączeniu z sercem i damsko-męskiej. Tego ci życzę, bo zdaje się, że z tych marzeń, które czytałam, jakie jeszcze masz w internecie, to jeszcze jest niespełnione, więc życzę ci, żeby się spełniło, dopełniło. A widzę, że masz dosyć dużą skuteczność, więc trzymam kciuki. Co to skuteczność, że marzenia ci się spełniają. Nic więcej nie wiem. Ale Sebastian, zakończając rozmowę, gratuluję ci tego, że trafiłeś na reżysera, który pozwolił ci, i trafiasz na reżyserów, o to chodzi, którzy pozwolili. Sam nawet gdzieś dziękowałeś na media. Tak, bo na to chodzi o to, żeby. Ja jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, proszę. Że chciałem powiedzieć, że każdy aktor uważam, że jest w stanie zagrać jedną genialną rolę, jeśli zostanie świetnie obsadzony i wykorzysta właśnie siebie. No, jakby swój potencjał. Każdy. Oczywiście, ale nie zawsze się to musi zdarzyć w ciągu tego jednego życia. Dokładnie. Może w następnym, słuchaj. Ja jeszcze czekam. Piotka, ja się bardzo cieszę, że sobie porozmawialiśmy, bo my się jednak znamy trochę. I to się znamy, zupełnie też inaczej rozmawia. Ale wiesz, cieszę się, że jednak troszeczkę otworzyłeś swoje serce w tej rozmowie. Trochę otworzyłem ze względu też na ciebie, no bo z tobą rozmawiam. Cieszę się, że się zgodziłeś i cieszę się, że to ty przedłużasz tą rozmowę, nie ja. Bo mówiłeś, że chcesz krótko. Nie, już koniec. Kat? Kat. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.